zbliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym. Panie, pasterze, nie brak mi niczego. Toho czasu Jezus skazał: Ja, pastyr dobry. Pastyr dobry kładę swoją duszę za owec. Najmit że i той, хто не є пастирем, якому вівці не належать, коли бачить вовка, що наближається, кидає овець і втікає. В дню 22 стycznia архідіецезія Львовська oraz Kościół Powszechny otrzymał dwóch młodych kapłanów. We Lwowie, w Bazylice Metropolitalnej pod wezwaniem w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, udzielił święceń prezbiteratu dwom diakonom Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Józefa. W uroczystości wzięli udział liczni kapłani i osoby życia konsekrowanego, rodziny oraz przyjaciele nowych kapłanów. Po liturgii słowa nastąpił obrzęd święceń kapłańskich. Diakoni modlili się leżąc krzyżem na posadzce katedry, a wierni w tym czasie modlili się litanią do wszystkich świętych. Potem diakoni, wkładając swoje dłonie w dłonie biskupa, ordynariusza, zaświadczyli posłuszeństwo Kościołowi oraz jej biskupom. Tradycyjnie szaty liturgiczne neopresbiterom założyli ich proboszczowi, jak kiedyś pomogli założyć alumnom sutannę w dniu ich obluczyn. Po mszy świętej arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podziękował rodzicom nowych kapłanów, wychowawcom z seminarium, a także prosił wszystkich o modlitwę za nowe i liczne powołania z archidiecezji lwowskiej. Ale wyświęcając na kapłanów dwóch diakonów, którzy, jak słyszeliśmy przed chwilą, po okresie przygotowania duchowego i intelektualnego, świadomie i dobrowolnie poprosili o włączenie ich do kapłańskiego grona naszej włoskiej archikatedry, archidiecezji. Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam go dokona. Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam go dokona.
Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Przyjmij dary Ludu Świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić. Naśladuj to, czego będziesz dokonywać. I prowadź życie zgodne z tajemnicą Krzyża Pańskiego. Pokój z Tobą. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej ulubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Nastał czas dziękowania. Panie Jezu Chryste, najwyższy i jedyny kapłanie, w ten szczególny i wyjątkowy dzień w naszym życiu dziękujemy Ci za wprowadzenie nas do Twojego świętego kapłaństwa, abyśmy mogli iść do ludzi z Twoimi darami. Dziękujemy za dar życia i za dar powołania. Błagamy Cię, Panie, abyśmy byli nieustannie zanurzeni w Twoim miłosierdziu. Czcigodny księże arcybiskupie, drogi Ojcze, dziękujemy, że dziś włączyłeś nas do prezbiterium Kościoła Lwowskiego. Dziękujemy za zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni, a też jednocześnie prosimy o dalszą ojcowską modlitwę, abyśmy byli gorliwymi i świętymi kapłanami. Dziękujemy Ci, księże arcybiskupie, za Twoje świadectwo wiary, za przykład pasterskiej gorliwości. Niech dobry Bóg Ci błogosławi. Dziękujemy również ekscelencjom, księdzu biskupowi Edwardowi i księdzu biskupowi Marianowi, jak również
nieobecnemu księdzu biskupowi Leonowi za udzielane posługi w trakcie naszej formacji seminaryjnej, za ich obecność w naszym życiu, w naszym powołaniu i za waszą modlitwę w naszych intencjach. Kochani rodzice, z głębi serca dziękujemy wam za to, że przed laty przenieśliście nas, aby nas ochrzcić, wychować w wierze katolickiej. Dziękujemy wam za wszystkie wasze nieprzespane noce, za waszą miłość, troskę i trud wychowania. Niech Bóg w swojej nieskończonej dobroci wam błogosławi. Na rękę ojca rektora składajmy swoją wdzięczność wam, drogi ojcy wychowateli, wykładaci i dyrektory naszej seminarii. Dziękujemy wam za wasz wkład w naszą formację i nasze wychowanie, za waszą cierpliwość i wytrymku, za dobrotu i czujność, a także suworość i wymogliwość. Niechaj dobry Gospodź wynagrodzi wam 100 rocznych.